Laparo jest to firma, która działa na rynku symulacji w medycynie. Zajmujemy się trenażerami do chirurgii małoinwazyjnej, dokładnie laparoskopii. Współpracowaliśmy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, więc pierwsze pomysły na trenażery już pojawiały się właśnie na tym etapie studenckim. Najpierw dobrze zrozumieliśmy potrzebę lekarza, zrozumieliśmy też, dlaczego laparoskopia jest to obecny trend, ale też i przyszłość w medycynie i wiedzieliśmy, że warto na to postawić. Zaczynaliśmy od totalnego zera, z białą kartką, to nie było łatwe. Nasze pierwsze kontakty w ogóle z lekarzami w Polsce sugerowały nam, iż będziemy mieli problem w ogóle, aby sprzedać te rozwiązania i tutaj, i za granicą. Pokazaliśmy naszą ofertę i nagle okazało się, że zainteresowanie jest całkiem spore. Polska firma, nieznana firma nikomu w branży symulacji medycznej, nagle stworzyła produkt, który okaże się powszechny. Nazywam się Mateusz Rolewicz. Nazywam się Radosław Nowosielski. Nazywam się Mateusz Juszczak. Jesteśmy współzałożycielami firmy Laparo. Jesteśmy przedsiębiorcami.